Siemano wam wszystkim, tutaj Hanta. Ja to są kolejne odcinki Wiesia, Wiedźmaka, Wiedźmina, Geralta. O co chodzi? Trzeba wam czego? Nie jestem pewien. A czy ja z nim gadałem czasem to o tym wejściu na cmentarz? Właśnie kurde, nie wiem, ale... Nie jestem pewien. I dobra, popatrzmy na to wszystko po prostu od nowa. Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. O co chodzi? Trzeba wam czego? Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Ale chciałem wejść na cmentarz i... Bywaj. I nie mogę teraz. Chwila, sekcja zwłok. Dobra. Wieczny ogniu wypełni me serce. Kurczę, coś mi się nie zgadza. Bo jest jeszcze o tym, że chcę wejść na cmentarz. Pytałem go o klucz, a powiedział, że nie, że albo Maze, albo Talar niech to załatwią. Zygfryda nie ma, to już wiem. Wiecie co? Powiedziałem to czy nie. Jezu, pogubiłem się w tym co mówię. W każdym bądź razie. Tak, dokładnie. Tak wyglądała moja ostatnia gra, ostatnie dwie gry w Wiedźmina. To znaczy, nagrałem po 2 godziny materiału, co się po prostu nie nagrało. Znaczy, nagrało się, ale bez dźwięku z gry, więc strasznie w dupę. Więc po prostu postaram się szybko zrobić to, co już zrobiłem. Dobra, na razie tak, potrzebujemy jej do Shani. Potrzebujemy tam do niej iść w nocy. Pójdziemy zatem do może Kalksztejna. Tu jest wejście, czy jest tylko przejście do tego muru? Nie, dobra, jest wejście tędy. No, tu nie patrzyłem nigdy, nie da się tam wejść. Pieski małe, dwa, tra, la, 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 la. Idziemy się przespać szybko. I w nocy pozałatwiamy wszystko, co nam potrzeba. Kalksztejn jest na dole. Znaczy naprawdę myli mi się to, co już robiłem, nie robiłem. Coś w sumie mogę mu sprzedać? W sumie to chyba nic, co by mnie interesowało. Idziemy spać do nocy. Pyk, pyk, koniec. Kurczę, coś mi dalej nie pasuje. Dobra, do Shani, bo Shani jest najbliżej. Shani, a później cmentarz, zabijemy ducha. Nie wiem, czy można coś z tym duchem innego zrobić, ale po prostu go zabijemy. Dostaniemy za to pieniądze. Pieniądze. A ten to kto? A co ty tu, chłoptasiu, robisz? Luz. Śmiesznie. No, fistek miał. Ogólnie to cały czas miałem, a musisz iść coś tam, jakiś ktoś tam pod domem Talara, ktoś w slumsach, zlecenie. Nie bardzo rozumiem, bo nic takiego nie mogę znaleźć to raz. Nawet próbowałem to znaleźć, w ogóle się nie zgadza z tym, co mówicie. Bojam, przestańcie już spoilerować i dawać rady, naprawdę. Tak, z babcią nie będziemy gadać, a pójdziemy na górę. Do niej. Jest Shani, jest Shani. Cześć. Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne.
powęsze. Dlatego bym się nie zgadzało. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Maisa. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Okej, okay, z nią pogadałem. Także coś tam niby wiemy do przodu. Dalej, Credence to... Pozbieramy teraz dobra, to mi akurat niepotrzebne, ale pozbieramy sobie trochę alkoholu. Spróbujemy opić Talara. Znaczy, ja już go opiłem. Oczywiście, ale... tutaj nie będzie żadnego alkoholu, więc idę stąd, bo ona mnie będzie non-stop tylko zaczepiać. Nie wiem, co z tą głową byka, co tam trzeba włożyć i... Znaczy, co w ogóle da się, czy da się coś z tym zrobić, tego nie wiem. Drzwi są, z tego co pamiętam, zawsze zamknięte, no właśnie, do antykwariatu. Tu? Potrzebuję po prostu alkoholu pozbierać. O, tu coś jest. A kamień to niespecjalnie. Było też, że jakąś tam elfkę mogę, ale nie wiem jak, nie wiem u kogo, niby ktoś gdzieś tam miał być, nie ma. Ej, takie porady od was to... Znaczy, część jest pomocna, jak część jest w ogóle nie zgadza się z tym, co jest w grze. Wieprzowina, nie chcę. Czemu tu nikogo nie ma w tym domu? To jest śmieszne. Najpierw chyba pójdziemy na cmentarz, bo tak to zbierzemy więcej alkoholu dzięki temu. Niż od razu do Talara, który notabene jest niedaleko. Tędy. Idziemy ducha zatuc. Szkoda dla was słów. Udało mi się kilka rzeczy też ciekawych zrobić. Na przykład spotkałem tam coś, co miało być wampirem. Znaczy, nazywał się jakoś chyba na F, ale nie pamiętam jak. I miałem z tego kieł, ale już nie mam. O właśnie, tutaj upiór z gulem walczy i muszę ich zaatakować. Czy muszę ich rozwalić? Dług jest bardzo pomocny, ale niestety musimy go też zabić. Skubany nam ucieka. O! Możemy... Nawet nie wiedziałem, że się go da tym walnąć. Rękę mu rozwaliłem. Dobra. Ogólnie to pozbyliśmy się ducha. Wow, czemu on nie zniknął? Zawsze mi znikał. Nie zniknął, tylko tu leży. Lulz! What the fuck happened? Ale nie mogę niestety nic zrobić, to jest głupie. Cholera. Dobra, trudno, idźmy dalej. Tego questa tam oddamy tej pani później. Tej jakiejś tam Hildegardzie, coś tam nie tutaj. Posterunek jest niżej. Nie ma Siegfrieda, żeby mu oddać to zadanie, ale już wiem, gdzie jest Siegfried. Ale to zobaczycie za chwilę. Natomiast potrzebuję pozbierać od niego alkohol. No to akurat nie. Tu akurat tylko takie to. Kamień szlifierski, a to jest osełka. To dawaj kamieniem szlifierskim gotem. Natomiast tu jest alkohol na pewno. Dobra. Gdzie dalej? No w sumie do karczmy można pójść po jakiś alkohol. I oczywiście kolejny pro tip od was. Zabij bramkarzy, musisz zabić ich w domu, wtedy będziesz miał klucz i wejdziesz do domu baraniny. Tak, okej, okay, zabijam, nawet mam później z nich dwa klucze do domu baraniny. Pytanie tylko moje jest, na chuj? Jak tam nic nie ma w tym domu baraniny? Jest baranina tylko i nic więcej. Po co mi on? Po co wykonywać akcję, która jest do niczego nieużyteczna? Miś kudłacz. Szybciej. Dobra, tutaj będzie alkohol jakiś. I tu.
I w beczce też powinien być, a nie, tu jest kamyk tylko. Nerka w tej beczce? Dwa kamyki. Aha. To, żebym porobił. Czy coś mam sobie zostawić u niego? A jak patrzę po tym, nie, no chyba w sumie to nie. Mogę to wszystko ponosić. Nie. He. Przydałby się jakiś jeszcze słaby alkohol. Na przykład ten. Cium. No i no by już starczyć mi tak naprawdę. Te są słabe. Chociaż kij wie. Że jeszcze coś kupię. Kij, no, kasy mam akurat dużo dosyć. Kupiłem to? Tak, kupiłem, dobra. Wychodzimy, idziemy do talara. Dobra. Przywódca bandytów. To nasza dzielnica, już cię tu nie ma. Van, gnaju, jeden. Idziemy do talary, idziemy go opić. To chyba wszystko, co mógłbym na ten moment zrobić. Z grabarzem nie pogadam, ale właśnie jakoś tak brakuje mi... Jak piesek biegnie. Brakuje mi czegoś, co w sumie powinienem grabarzowi powiedzieć o tym, żeby mnie wpuścił na cmentarz. Teraz nie mam jak pogadać z talarem. Trochę to głupie, no ale dobra, trudno. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nieważne. Miał być ktoś pod domem talara, strasznie. Gówno, nie ma nikogo. Znów talar. Cześć. No właśnie, ale pijemy. Rzymski champion. Nic z tego. W sumie to powinienem zapisać. O właśnie, gra zapisana. Tak to jeszcze mi się nic nie stało. Ale będziemy pić. Tak, na wszelki wypadek, bo raz się udało, raz się nie udało. Chociaż wszystko robiłem tak, jak należało. Jak się wszystko uda, to on nam coś powie. Coś da tak naprawdę. O, już się zaczęło chwiać wszystko. Wele to, co się nie stakuje. A co się stakuje, to zostawiam. No. Raz się zbugowało, się nie włączyła animacja. Diabli nadali. O, dobra. Powinno być. Nieźle się z tobą, kurwa, piję. Nie powinienem, ale pokażę ci coś ciekawego. Trafiłem na taką książkę. Historię tajnych służb redańskich. Wszyscy sądzili, że cholerny dokument przepadł bez śladu. Tak, no i otrzymaliśmy od niego książkę. Którą fajnie jakby się dało... O, ładnie się chwiejemy. Nic więcej od niego u niego nie załatwimy. Dopiero jak dowiedziemy jego niewinności, to wtedy nam da klucz na... Znaczy pozwolenie na wejście na cmentarz. I wtedy będziemy mogli wejść na cmentarz. A to dopiero po sekcji zwłok. No Jezu, ale też wszystko będzie bujać. Szkoda, że nie da się... Wiecie, dobra. To tutaj jest zakon północnej róży. Właśnie. Ludzie z cienia, czyli historia tajnych służb królewskich Oribasius Gianfranco Paolo Raven. Sytuację polityczną Redanii najlepiej rozumiał Sigismund Dijkstra, który nie tylko trzeźwo, nieważne jak to się czyta, ja to tak przeczytałem, dajcie mi spokój, który nie tylko trzeźwo patrzył na aktualne wydarzenia, ale również trafnie przewidywał przyszłość. Dijkstra zdał sobie sprawę, że królowie północy są słabi, a faktyczną władzę sprawują czarodziejki. Zakładał, że przeciwwagą dla magów może stać się jedynie silny kult religijny z ideologią łatwo przemawiającą do mas i realną siłą zbrojną. Szef radańskiego wywiadu poparł nowo kształtujący się zakon płonącej róży. Nie zgodził się jednak na założenie głównej komandorii na ziemiach Redanii. Dijkstra miał rzec. Dobrze jest mieć po swojej stronie fanatyków i straszek na czarodziejki, ale jeszcze lepiej, gdy fanatycy mieszkają za miedzą.
Z fundamentalistami zawsze są kłopoty, więc lepiej zająć się kłopotami kogoś innego, na przykład temerczyków, a jeśli będziemy potrzebowali fanatyków, jeśli zechcemy poszczuć czarodziejki lub Nilfgaard zakonnikami, po prostu na nich zagwiżdżemy. Wszak będą mieszkali niedaleko, bo zamiedzą. Czas pokaże, ile racji było w tych słowach. No i generalnie mamy tutaj, że to całe to bractwo, nie bractwo, zakon płonącej róży, to tak naprawdę jest zrobione tak po prostu jako straszak, jako śmieszne narzędzie dla kogoś innego. Ja. To będzie masakra, żeby to przejść. Najbliżej chyba jest do Kalksteina. Najśmieszniejsze, jak wezmę miecz, to idę szybciej. A nie mogę niestety atakować, ale przynajmniej szybciej idę. W sumie ognicha to tu nigdzie nie ma, żeby się przespać. Jedyne jest... A mogę iść do Szani w sumie się przespać. Nie wiem, czy się na mnie nie wkurzy, że taki pijany przejdę. A chyba nie powinno mieć to żadnego wpływu. To no, dobra, to pójdziemy do Szani. Ale lepiej zapiszę najpierw. Będzie taki Gellard! Ty jesteś cały pijany! Wypierdalaj stąd! Bla 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 bla! No i babcia przyszła. Co? O, nie wpuść nas. Wcale nie. Wynocha! I nie wracaj mi tu dzisiaj! O cholera. A, najebałem. Dobra, trudno. I tak do Szani już teraz nie będę potrzebował przechodzić. No dobra, musimy iść do Kalksteina w takim razie i tak wyciągnę miecz, bo będzie szybciej. Znaczy, fajnie miecz wygląda. To jest na ciężkim, to jest na tym lekkim, a to jest na grupowym. Nie ma miecza. Tu. Dobra. Idziemy, jest Kalksztejn, tylko on jest na końcu tego całego pomieszczenia. Boże, czemu tak daleko? No. No, niestety nie mogę wyciągnąć miecza. On tam leży. Babcia się na nas wkurzyła, przerąbane. No, szybciej! Kurde, nie mogę utrzymać. Posikałem się. Dobra. Yes. Zamyślił się w środku nocy. Dobra, sobie klapniemy. O, jak nas fajnie tepnęło aż tutaj. Mniej więcej tyle. A może być tyle do południa. Nie będziemy się bardzo filozofowywać tutaj. Tą Solstock trzeba będzie tą Hildegardę od tego ducha znaleźć. Szybko. Kalksztejn nam nic nie powie na tym etapie ciekawego, więc po prostu nie będziemy z nim gadać. Ciekawe... Nie mogę... Aha! No tak, w ciągu dnia nie mogę wyciągnąć miecza. Skambagowe. A właśnie, udało mi się tą plotkarę zagadnąć. Została? Co chciał? Wiesz, że... Tak słyszałam. Z tego co wiem. Bart Jaskier? Co? Ano. Bart. To nie wszystko. Mam problem. Mów. Masz. To. Wiesz. Tak słyszałam. Musi. Z tego co wiem, nie ma też nic przeciwko kobietom. Musi wpaść odpowiednia kwestia. Skąd wiesz? Znamy się. O, może teraz się uda? Jak wpadnie odpowiednia kwestia, to możemy się z nią przespać. Wiesz. Tak słyszałam. Z tego co. Gdybyś o, chyba był to. Bardziej przystojny, mogłabym cię z nim pomylić. Ciężko dorównać legendzie. Co masz na myśli? Wiedźmin Geralt z Rivii, to ja. Nikt mi nie uwierzy. Podaruj mi coś ślicznego, żebym mogła pochwalić się przyjaciółkom. Tam na przykład ciuszek. Jakiś ciuszek? Dobry pomysł. Ale trzeba jej dać rękawiczki. I mam te rękawiczki. To bardzo śliczne, Wiedźminie. Cieszę się, że ci się podoba. A teraz chciałabym poznać całą prawdę o Białym Wilku. Chodź ze mną. No i kolejna karta, i ja. Najśmieszniejsze jest, jak jest podpisana ta karta. Zobaczycie. Tu? Nie Wiedźmin. Dziennik. Postacie ubodzy mieszczanie, rozumiecie? Ubodzy mieszczanie. To są ubogie mieszczanki, jasne.
To jak wyglądają te bogate mieszczanki. Dobra. Co mieliśmy? Mieliśmy teraz tą Zollstock załatwić. Powiedzieli, że mąż nie żyje. Definitywnie, drugi raz już. Mam nadzieję... O, tu jest ona. Nie, to jest tylko mieszczka. Zmoczy sąsiadowi coś tam. Knecht zakonu. Mam nadzieję, że ona tam jest. Ona może być pod całym cmentarzem. Niech będzie. Jest Hildegarda! No jest nawet grabarz. Znaczy grabarz zawsze jest, ale jest Hildegarda. Ten duch zniknął, na szczęście. Bo jeszcze ktoś zobaczy nas razem. Rozwiązałem problem z twoim mężem. A gdzie dowód? Skąd mam wiedzieć, że prawdę mówisz? Dowód? Jaki dowód? Przecież nie było o tym mowy. Czekam na zapłatę. Ostatni grosz chcesz mi odebrać? Ciszej. Dosyć młoda jak na taki przecież głos. Nie chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło. Bierz pieniądze i niech cię nie widzę. Dobra. Ogólnie chyba to, no właśnie, 200 orenów i kolejne zadanie wykonane. Ten widzę wstawiony już. O właśnie. Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej guziałki. Wystarczy mu dać jakąkolwiek wódkę. Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. Super. Z nim już się nie dogadamy. Tylko najgorsze właśnie, że te klucze na cmentarz powinien... Czemu mi to się... Nie wiem, coś jest nie tak. Powinienem móc zapytać właśnie o klucze na cmentarz jego. I on mi powie, że albo Maze, albo ten. To już chyba było nawet i... Ale coś jest nie tak, naprawdę. No nieważne. A jakoś to pójdziemy później z tym. Dalej, tylko jeszcze tak Maze zapytam. I udamy się na bagna. Nie będziemy teraz sekcji robić, bo tak jak mówię, ja chcę zrobić to, co robiłem wcześniej. Czemu nie ma tam tej kwestii? Cholera jasna. No. Mam nadzieję, że nic mi nie popieprzy. Chcę na cmentarz wejść. Maze. Robisz czasami sekcję zwłok? A po co? Dziury w brzuchu to porachunki mafijne. Urwana głowa to wilkołak albo inna cholera. A spazmy i czarny język to trucizna. W pierwszym przypadku przyciskamy baraninę. W drugim sprawę przekazujemy zakonowi albo wynajmujemy wiedźmina. W trzecim to w 90% przypadków żona. Sekcje to strata czasu. Ale i tak powiedział coś ciekawego nam. Natomiast dalej nie ma tej drugiej kwestii cały czas, ale mi to wkurza. Chciałem się dostać na cmentarz i jest taka kwestia, że się mówi, nawet chyba było to w poprzednich odcinkach, mówi się grabarzowi, chciałbym się dostać, się jakoś przekonać. O, no nie, musiałby albo Maze powiedzieć, albo mogę coś dla mnie zrobić i przekonać Talara, ale Talar się nie chce zgodzić i ten też się nie chce zgodzić, ale ten się zgodzi jak... Znaczy obydwaj się, jeden i drugi się zgodzą, jeżeli udowodni ich niewinność. Tak, pogoda pod psem. No przerąbane! Czajnik Einstein. Dobra, tu chyba już nie ma nic absolutnie do roboty. Tylko po prostu pójdziemy dalej. Coś tam, że elfka właśnie. Coś tam miałem zrobić, żeby elfkę... No ale nie wiem jak. Nową detektywa tu możemy w sumie jeszcze go zapytać o to w tej sekcji zwłok, ale w sumie to chyba już ta książka nam wystarczyła. Trzęsie się ten medalion. Na co powinienem zwracać uwagę podczas sekcji? Rzuć okiem na organy wewnętrzne. Trucizny ostatnio są w modzie, a z wielu zwykłych ziół można przyrządzić zabójczy dekokt. Spotkałem się ze zbyt wieloma zastosowaniami alchemii w rozwiązywaniu kłótni małżeńskich, żeby nie doradzić dokładnego obejrzenia wątroby. To w sumie tyle, co można nam powiedzieć. A tą wiedzę już posiadamy chyba z książki, więc jest ok. Nie, to się nie klei. Sami możecie się domyśleć, dlaczego ten medalion się u niego telepie. No i tak idziemy na bagna. Zostawiamy sekcję na razie.
Dlaczego tam ta kwestia nie istnieje jakby? Zacznę dziwne. No nieważne. Idźmy dalej. Dobra. Ciężka służba. Tak? Nie, tutaj w sumie nie... Chyba, że mam coś jeszcze tam... Coś sprzedać mu? Nic specjalnego tak naprawdę. Nie możemy mu sprzedać. Tego i tak nie używam. A generalnie to nic mu nie sprzedamy. Na przewoźnika i płyniemy stąd. Tam jest jeszcze jakaś część miasta. Robię to szybko i wszystko mijam, bo nie ma sensu, a mnie to wkurza, że już to robiłem 3 razy. Także tak jak mówię, zrobimy to najszybciej jak się da. No dawaj.